zabraknie mu niczego, a każde jego życzenie zostanie spełnione, zanim jeszcze zdąży je wypowiedzieć. Ale więcej na ten temat nasi mili goście. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Tylko tytułem wyjaśnienia, te wszystkie zdjęcia to mojego autorstwa, w połowie będzie są w książce, my nie będziemy mówić o konkretnych zdjęciach, ewentualnie opowiadając o czymś, o jakiejś historii się odniesiemy, że a pewnie się Państwo na tych zdjęciach, no tak, to przez pomyłkę akurat się znalazło, ale to też było w Gruzji, w Tbilisi. Więc to bardziej te zdjęcia, tak żeby Państwo czuli mniej więcej klimat, o czym mówimy, bo to zawsze łatwiej sobie wyobrazić, o czym opowiadamy. Ale to skoro Pani Dyrektor zaczęła od gościnności, to zacznijmy od gościnności. Tak. Po pierwsze, czy ktoś z Was, Państwa był w Gruzji może? Jeszcze nie, no, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Przyjedziemy następnym razem, to las rąk się podniesie, bo bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie tam jeździli, bo to jednak jest niesamowite miejsce. Tak. To już dochodzimy do gościnności, tylko tytułem wyjaśnienia, bo nie oczekujemy, że muszą Państwo wiedzieć. Więc tak, Gruzja to jest mały kraj wielkości Austrii. W ogóle jest ciekawa rzecz, że dzisiejszy temat rozmów w Gruzji to jest taki, czy to jest Europa, czy to jest Azja. W sensie geograficznym to jest Azja, bo to jest za szczytami Kaukazu, czyli technicznie to jest Azja. Natomiast kulturowo jest to Europa. Ale tak jak w Polsce, jak nie wiemy o czym pogadać, to się rozmawia o pogodzie, to w Gruzji najlepiej rzucić, czy Gruzja jest w Europie, czy w Azji, się wywiązuje bardzo ciekawa rozmowa. I teraz tak, kraj jest niewielki, mieszka w nim w tej chwili 4,5 miliona mniej więcej ludzi i jest to jeden z najbardziej górzystych krajów na świecie, co pewnie widać na tych zdjęciach. Tam szczyty Kaukazu, które sięgają choćby w tym miejscu ponad 5 tysięcy metrów. Kraj o przebogatej historii, dlatego że dwa pierwsze państwa na świecie, które przyjęły chrześcijaństwo, to jest Gruzja i Armenia, i to było na początku IV wieku, czyli mniej więcej, kiedy tutaj na terenach Polski jeszcze sobie w szałasach mieszkaliśmy, tam stawiano katedry i klasztory. Kraj, który przechodził wiele różnych okupacji, kupowali ich Persowie, czyli Irańczycy, Turcy, Rosjanie, a jednak o tak nieprawdopodobnej jakiejś sile, że przetrwał wszystkie zawieruchy, od 20 lat jest znowu niepodległy. I cóż, i może tylko można dodać jeszcze takich podstawowych zupełnie informacji, że mają swój język gruziński, zresztą swój alfabet również, taki bardzo dziwny. Język gruziński do niczego niepodobny. Nasz przyjaciel, pisarz, nawet prowadził w Hiszpanii badania, próbował porównywać gruziński do języka Euskadi, czyli do języka Basków, mieszkających wokół Bilbao, ale to też raczej się nie sprawdza. Są nawet tacy lingwiści, którzy doszukują się podobieństwa gruzińskiego z japońskim. Ja się śmieję, że jak posłuchać gruzińskich taksówkarzy, jak się kłócą o stawkę, to jestem w stanie uwierzyć, że mają coś wspólnego z Japończykami, bo to... No i w zasadzie tyle. Kraj, a tak naprawdę wcale nie tak daleki. Lot lata z Warszawy, 3 godziny, jesteśmy w Tbilisi, w stolicy Gruzji. To tytułem wstępu. A teraz o tej gościnności gruzińskiej, bo to jest między innymi ta rzecz, dla której my tak chętnie do Gruzji wracamy, bo prawda jest taka, że stereotyp na temat Gruzinów jest taki, że jest to najbardziej gościnny naród świata i oni doskonale sobie z tego zdają sprawę i co miłe i fajne z punktu widzenia przyjezdnego, starają się do tego stereotypu zawsze jakby no, dorosnąć, w sensie udowodnić, że rzeczywiście ten stereotyp to nie stereotyp, tylko czysta prawda. Nam się ciągle zdarzało w Gruzji, ale nie tylko nam, tylko różnym ludziom, których napotykaliśmy na swojej drodze, różnym turystom, że ktoś nas zapraszał do siebie do domu, siadał przy swoim stole, proponował wspólne picie, jedzenie, nieustanną integrację, bo właśnie Gruzini strasznie to lubią. To jest taki sport narodowy, zapraszanie gości. No nie ukrywam, że również upijanie gości, bo o winie w Gruzji jeszcze dużo będziemy mówić. To jest bardzo ważny element tamtejszej kultury. Więc notorycznie nam się zdarzały historie, że lądowaliśmy u kompletnie nieznanych nam wcześniej ludzi i siedzieliśmy u nich przy stole, obściskując się i bratając, jakbyśmy się znali 20 lat i chodzili wszyscy razem do jednej podstawówki na osiedlu. A to byli jacyś ludzie po prostu zupełnie przypadkowi. To żeby jakby unaocznić Państwu tego typu historię, to opowiem taką... No, to się zdarzyło rzeczywiście parę lat temu w Tbilisi, w stolicy kraju. No, jak wiecie, w stolicy ludzie
na całym świecie są może trochę mniej przyjaźnie nastawieni do turystów, bo tam zawsze jest pełno turystów. To nie jest nic nadzwyczajnego, że ktoś przyjeżdża do stolicy danego kraju. Na prowincji ludzie zawsze są trochę bardziej gościnni. A nam właśnie w Tbilisi, na Starym Mieście się zdarzyło, że szliśmy sobie, Marcin robił zdjęcia. Tutaj niektóre z tych zdjęć właśnie wtedy wykonał. Takie balkoniki drewniane są bardzo charakterystyczne dla architektury Tbilisi, więc Marcin fotografował te balkoniki. Nagle z jednego takiego balkonu wychyla się wąsaty jegomość, z brzuchem jak piłka, odziany w taki, no to tylko raczej starsi Państwo będą pamiętać, taki siatkowy podkoszulę. Wasi ojcowie w tym chodzili, takie siatkowane podkoszulki na ramionach. Ten pan prezentował w tym podkoszulku wszystkie swoje dzięki. I tak do Marcina, który robił mu właściwie zdjęcie, no tak macha do niego i pyta po rosyjsku, nuż to, czyli co jest, prawda? No więc Marcin odpowiada, że no jestem turystą z Polski, tutaj właśnie fotografuję piękne balkoniki, a pan międzynarodowym gestem pokazuje z Polski. Na co Marcin mówi, no tak, sława naszego narodu dotarła i tam, mówi, tak, tak, z Polski. No pan mówi, w takim razie musicie koniecznie do mnie wejść. No i Marcin mówi, że ale tu jeszcze jest moja narzeczona, ja wówczas byłam jeszcze narzeczoną, koleżanka narzeczonej, to tak no, dużo osób, czy to wypada? Nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Weszliśmy do tego domu. Jak mówię, faceta pierwszy raz w życiu widzimy na oczy. Weszliśmy do domu, w domu nagle zrobiło się jak w kopcu mrówek. Zaczęły się uwijać jakieś osoby, wnosić na stół pełno jedzenia, różnego rodzaju garnki, półmiski, talerze. Ten pan z brzuchem poszedł do piwnicy, przyniósł trzy wielkie gąsiory wina, rozstawił to wszystko, zaczął nalewać. Zaczęła się wspaniała integracja, rozmowy o polityce, o śmierci, życiu, śpiewy, niemalże tańce. W życiu nie widzieliśmy tych ludzi wcześniej. No po paru godzinach tego siedzenia i integracji bardzo intensywnej, zgodnie z prawdą powiedzieliśmy, że musimy zmykać, ponieważ tego wieczoru nasi przyjaciele organizowali kolację na naszą cześć, więc głupio byłoby się nie zjawić na takiej kolacji. No, mamy swoich przyjaciół, w związku z czym już tak nie podróżujemy trochę na własną rękę, no bo albo jedziemy ze znajomymi, a ja się śmieję, że jest częściej w Tbilisi niż u swoich rodziców w Chorzowie na Śląsku. Ale w sumie jakoś tak 3 miesiące temu byłem na chwilę w Tbilisi, spotkałem 4 studentki z Gdańska. No i tak z ciekawości pytam, no jak było, one jeździły 3-4 tygodnie po Gruzji. To było nieprawdopodobne, że one opowiadały dokładnie te same historie, co nam się przydarzały parę lat temu. Mimo, że rośnie liczba turystów w Gruzji. Mimo, że jednak no, kraj się modernizuje, coraz więcej tam przybywa cudzoziemców, ale to są dokładnie te klimaty. Te 4 dziewczyny jeździły i jadą tak zwaną marszrutką, czyli minibusem, jak się mówi, w całym byłym Związku Radzieckim na te minibusy. Jadą marszrutką i nie miały gdzie nocować. Więc jakaś kobieta, która przy nich jedzie, Gruzinka, zdjęcia. Nasz znajomy celnik imieniem Sherman zaprosił go na jakieś święto religijne i z tego okazji tego święta szykował tak zwaną suprę, czyli ucztę, gdzie zaprosił około 40 osób. My podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, że będziemy w górach, zjedziemy z gór, przyjdziemy do niego. Zjeżdżamy z tych gór, siedzi przy stole 40 osób, tylko nie ma gospodarza. I my się pytamy, a gdzie jest Sherman? A na co mówi ktoś tam przy stole, a że coś tam musiał pojechać załatwić u ciotki 3 doliny dalej. Jak to? No, ale zaprosił, no to uczta musi być. No to chyba 40-osobowa uczta, która trwała cały dzień i północy bez gospodarza. I to jest niesamowite z tą gruzińską gościnnością. Musimy przyznać, że my przez to, że jesteśmy tam ciągle, już przestaliśmy liczyć około 15-20 razu nasze wyjazdy do Gruzji, że też już mamy tam swoją taką rodzinę zaprzyjaźnioną, mamy swoich przyjaciół, w związku z czym już tak nie podróżujemy trochę na własną rękę, no bo albo jedziemy ze znajomymi, a ja się śmieję, że jest częściej w Tbilisi niż u swoich rodziców w Chorzowie na Śląsku. Ale w sumie jakoś tak 3 miesiące temu byłem na chwilę w Tbilisi, spotkałem 4 studentki z Gdańska. No i tak z ciekawości pytam, no jak było, one jeździły 3-4 tygodnie po Gruzji. To było nieprawdopodobne, że one opowiadały dokładnie te same historie, co nam się przydarzały parę lat temu. Mimo, że rośnie liczba turystów w Gruzji. Mimo, że jednak no, kraj się modernizuje, coraz więcej tam przybywa cudzoziemców, ale to są dokładnie te klimaty. Te 4 dziewczyny jeździły i jadą tak zwaną marszrutką, czyli minibusem, jak się mówi, w całym byłym Związku Radzieckim na te minibusy. Jadą marszrutką i nie miały gdzie nocować. Więc jakaś kobieta, która przy nich jedzie, Gruzinka, pyta się, a dokąd jedziecie? A ona mówi, no, że tam wymienia nazwy miejscowości. Ona mówi, to spokojnie, ja tam mam znajomego, to możecie u niego spać, on ma pokoje do wynajęcia. No to dziewczynko, dobrze, to daj adres, a tam pojedziemy. Nie, nie, nie traficie, ja do niego zadzwonię, on po was wyjedzie na drogę. Dobrze, facet przyjeżdża, one wysiadają z tego minibusu, z tej marszrutki.
I cześć, cześć, a skąd jesteście? A one mówią, a z Polski. A on mówi, a w Polsce wyszła taka książka o Gruzji, ponoć popularna. No to my wyciągają naszą książkę, to Omar Dzios z plecaka, na co on się cały rozpromienia, a on jest na stronie 135. I to było faktycznie, bo to był nasz kolega Zebur, którego poznaliśmy. I tu, no to jest Gruzja. Znaczy, nie wiem, Państwo znacie taką teorię, że każdego człowieka od każdego na świecie dzieli 6 połączeń. Nie wiem, panią od Baracka Obamy dzieli, pani zna mnie, ja tam znam kogoś w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ten też zna kogoś w Stanach i ten też zna Obamę. Max 6 połączeń. Tak samo z pigmejem z Afryki. W Gruzji, ja mam wrażenie, to jest 1,5 połączenia. To znaczy, bo po pierwsze, Gruzini się różnią tym od nas, że tam są niesamowicie silne rodziny, ale nie w sensie mama, tata, dziecko, tylko te rodziny takie, które u nas już trochę zanikają, tak jak było, nie wiem, 50 lat temu, 100 lat temu. To znaczy, rodzina to jest kilkadziesiąt osób, na dobre i na złe. Na przykład, najpierw na złe, nasi znajomi, młodzi Gruzini, dzieci naszych znajomych, jak przyjeżdżają do Polski, to jest takie wielkie uf, bo wreszcie nie ma 20 ciotek, które po prostu siedzą, kontrolują, mówią, z kim można pójść na randkę, a z kim nie. Ale zaleta jest taka, że rodziny się nawet w najgorszych czasach, w latach 90. w Gruzji, bardzo silnie wspierały. Znaczy w Gruzji generalnie nikt nie jest pozostawiony sam. Nie wiem, dziadkowie nie trafiają do domów opieki, bo od tego jest rodzina. Te wielkie rodziny się wspomagają, z kolei potem te rodziny się składają, mimo że to już nie jest formalne, na klany. W związku z czym w Gruzji generalnie jest tak, że jak jechaliśmy do jakiegokolwiek miejsca i siedzieliśmy z kimś przy stole, to było zawsze, a tak, tak, to ja mam kuzyna Georgiego, który tam ma szwagra Wacho, to on was już tam doprowadzi. I dlaczego o tym mówię? Bo na przykład była taka sytuacja, że ja byłem, bo jechałem sobie 2 lata temu sam, Ania miała przyjechać 3 tygodnie później i sobie w ramach, nie wiem, kryzysu wieku średniego wymyśliłem, że pojadę sobie na koniu wzdłuż czeczeńskiej granicy przez 4 dni, przez takie bezdroża zupełne pustkowia przez gór. I nie wziąłem pod uwagę tego, jak powiedziałem Ance, że dojadę tam do jakiejś miejscowości, to nie zadzwonię. Tylko się okazało, że tam tak komórki nie było zasięgu i nie było telefonów stacjonarnych, a najbliższa marszrutka miała być za 3 dni, ale takiej opcji gruzińskiej. Jeszcze dojdziemy do pojmowania czasu w Gruzji, ale to mogło być 3 dni, mogło być 5 dni. Ja znam Ankę, więc wiedziałem, że ona zacznie panikować, jak nie wzywam. Ale z drugiej strony wiedziałem, co ona zrobi, że ona zadzwoni do naszego kumpla Asiko w Tbilisi. No i co się stało? Ania zadzwoniła do Asiko i mówi, Marcin się nie odzywa, Marcin się nie odzywa. Znaczy Asiko, spokojnie. Asiko zadzwoni do szwagra Georgiego, który teraz handluje samochodami, ale wcześniej był ochroniarzem polityków gruzińskich, w tym prezydenta Szewardnadzego. Więc Georgi, szwagier Asiko, zadzwonił do swojego kumpla, który był ochroniarzem, który teraz jest w MSW, w Wojskach Pogranicza. To powiedział, ok, zadzwonił na posterunek na granicy z Czeczenią. Ci powiedzieli, a tak, 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 był taki mailer, bo tam się trzeba wpisywać, bo to jest pogranicze. Więc tak, tak, był 2 dni temu, to za 1,5 dnia powinien być w Szatili, za 3 dni w Tbilisi. No więc z powrotem posterunek, kumpel Georgiego, Georgi, Asiko, Ania w Warszawie, luzik. Nie ma tematu. Tak w zasadzie załatwia się wszystkie sprawy w Gruzji. Ma to drugi skutek, to znaczy rzecz, która jest w Polsce coraz mocniej krytykowana, czyli tak zwany nepotyzm, czyli wspieranie rodziny, na przykład w obsadzaniu stanowisk, dawaniu zleceń. W Gruzji jest to, powiedziałbym, trąciłoby lekką abstrakcją, bo każdy by się pytał, a od czego jest rodzina? No przecież od tego, żeby sobie pomagać. Od czego są przyjaciele? Od tego, żeby sobie pomagać. Ja teraz nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Natomiast w Gruzji wszystko się w ten sposób załatwia. I to może... Aha. Wspomniany na początku temat wina. To jest tak, że nasza książka... właśnie, to wyjaśnijmy sobie z tym tytuł, bo to się też wiąże z winem. Znaczy Gomar Dzios. Gomar Dzios po gruzińsku dosłownie znaczy życzę się zwycięstwa, a pełni funkcję naszego na zdrowie. Znaczy każdy to aż się kończy Gomar Dzios. Czyli na zdrowie jest to drugie słowo, które się w Gruzji poznaje, po Gamar Dzioba, czyli dzień dobry. Myśmy, jak wymyśliliśmy ten tytuł Gamar Dzios, to wydawnictwo się przestraszyło, że nikt tego nie kupi, bo nie da się tego wymówić. Więc nasz drugi tytuł, o czym piszemy w książce, to był szaszłyk. Stąd pomysł był, że szaszłyk pochodzi z Kaukazu. No, a czym jest szaszłyk? Szaszłyk to są różne kawałki czegoś, mięsa, warzyw, owoców, nadziane na jeden szpikulec. No i generalnie nasza książka to jest 13 różnych opowieści. Tam są opowieści
znaczy bardzo poważne, wręcz tragiczne, jakaś historia porwania samolotu z lat 80., która ma skutki do dzisiaj, do dzisiejszego dnia. Ale tam są historie obyczajowe, na przykład kobieta gruzińskich. Tam są jeszcze moje reportaże wojenne z lat 90., kiedy tam jeździłem jako reporter polityki. A są też po prostu chuligańskie opisy, na przykład jak ta moja wyprawa nieszczęsna konna wzdłuż czeczeńskiej granicy i wszystko, co się z tym wiązało. Więc ten był pomysł szafy. Ale wtedy przypomnieliśmy sobie wywiad z panią Janną Oczak-Kronikier, która napisała piękną książkę W ogrodzie pamięci. To jest historia jej polsko-żydowskiej rodziny. I ona kiedyś jechała na kolację w Warszawie i chciała kupić egzemplarz tej książki. Wpadła do Empiku i pyta się, czy jest w ogrodzie pamięci. No co pani sprzedawczyni mówiła, tak, dział ogrodniczy na końcu i po lewej. I no myśmy wpadli w panikę, że po prostu trafimy do działu książek kucharskich. Znaczy nie mamy nic przeciwko książkom kucharskim, bardzo je lubimy. Tylko, że nasza książka jest, nie jest kompletnie o tym. Może to jest książka reporterska, może to jest książka przygodowa, może jest podróżnicza, ale na pewno nie jest książką kucharską. Znaczy o żartu jest mnóstwo, ale nie ma ani jednego przepisu. No więc w końcu odpuściliśmy szaszłyk. Jest Gaumar Joss. I Gaumar Joss, o, i trafiłaś właśnie, tak, no i właśnie tu chciałem powiedzieć, że ktoś, że to zaraz będzie wino, mianowicie nasza książka zebrała całkiem fajne recenzje, zarówno w prasie, jak i na blogach. Chyba w zeszłym tygodniu na targach książki dostaliśmy nagrodę Magellana za najlepszą książkę podróżniczą roku, co nas bardzo uszczęśliwiło. Niemniej jednak, jak się pojawiały recenzje krytyczne, to był zarzut, że to jest... Więc się pojawiały zarzuty, że jest to książka pijacka. I jak pierwszy raz to usłyszeliśmy, to się tak trochę zdziwiliśmy, więc sięgnęliśmy do niej ponownie. No i faktycznie tam się wino leje na każdej stronie. To jest takie wychowawcze, ale... Tak, no to jest moje, ale nie będziemy ściemniać. My trochę pół żartem, pół serio odpowiadamy, że w Polsce jest silna tradycja literatury alkoholowej, ale zazwyczaj jest to literatura bardzo smutna, ponieważ twórca cierpi A z powodu kobiety, B z powodu ojczyzny, C z powodu czegoś tam, a najczęściej ze wszystkich tych powodów. No to my odpowiadamy, okej, może nasza książka jest literaturą alkoholową, ale przynajmniej bardzo wesołą, bo taka jest Gruzja. Więc, ale mówimy co winie, w sensie odnieść. Dobrze, w takim razie ja opowiem. Nie rozbudowujmy tego, żeby to na młodzież. Tak, wersja live. Dobrze, no mówmy się, że to młodzież chyba... Wrośnięta dosyć, powiedziałabym. Pewnie prawie 5 lat. No więc tak, jeśli chodzi o to wino, to rzeczywiście w Gruzji czasami przy stole zdarzało nam się prosić o wodę mineralną. O wino nigdy, bo wino zawsze jest. Po prostu nie ma takiego przyjęcia, takiego spotkania, żeby ludzie nie stawiali na stole butelek, czy też z banków raczej wina. Bo w Gruzji pije się głównie wino domowe, dlatego że każdy tam robi swoje wino albo kupuje takie wino domowe. Takie wino butelkowane gruzińskie można kupić w Polsce, ono jest bardzo dobre z tą winą, naprawdę są znakomite wina. No ale w Gruzji każdy ma wino domowe, ono ma trochę inny smak niż takie wino z butelki. Że to nic wspólnego z łzami, sołtysa i tak dalej. Wino z winogron. Nasi przyjaciele, którzy mają dosyć duży dom pod Tbilisi, mogą sobie pozwolić na to, żeby właśnie takie wielkie baniaki wina w swojej piwnicy mieć. W ubiegłego lata kupili tyle winogron, że zrobili z tego 800 litrów wina. Była to haniebnie mała ilość, ponieważ skończyła się już w czerwcu. No i do kolejnego września, kiedy było winobranie, trzeba było kupować wino od obcych ludzi, co w ogóle jest nie do pomyślenia, więc następnego roku już poprawili się i te osiągi były większe. Bo wino pije się cały czas w systemie ciągłym i przy każdej możliwej okazji. W Gruzji wino pije się też inaczej niż u nas, bo nie pije się tak jak to my mamy w zwyczaju, między jakby pije się kiedy się chce, prawda? Biorę szklankę i sobie popijam, sączę i sprawdzam, czy mi smakuje. W Gruzji pije się na sygnał. Przy stole, kiedy siedzą Gruzini, jest zawsze jeden człowiek, tak zwany tamada, człowiek, który właśnie kieruje ruchem przy stole, wznosi toasty. Bo w Gruzji pije się dopiero po tym, jak tamada wzniesie toast. A te toasty to są takie po prostu super opowieści o różnych ludziach, o różnych historiach, o różnych miejscach, które zakończone są tym właśnie okrzykiem, sformułowaniem Gaumar Joss gruzińskim na zdrowie. Więc taki toast gruziński może trwać i 20 minut. To był najdłuższy, jaki słyszeliśmy, więc jakby no, jest chwila oddechu między kolejnymi wypijanymi szklankami wina, na szczęście, bo kiedy tamada wzniesie taki toast, a ja mogę tylko przytoczyć jedną puentę któregoś z toastów, który sobie zapamiętałam, bo one są strasznie długie. Jeden tamada powiedział coś takiego: oby te drzewa, z których zrobione zostaną nasze trumny, zostały dopiero zasadzone. No więc to takie bardzo ładne przypowieści, takie napowy literackie czasami są, bardzo to jest fajne.
No i tak, kiedy już ten tamada teraz wzniesie, pijemy. Pijemy do dna. Niezależnie od tego, jakiej objętości szklankę trzymamy, czy tam kieliszek trzymamy w ręce, to jest w ogóle mały pikuś. Problemy pojawiają się, kiedy przychodzi nam pić z rogów. Nie wiem, czy widzieliście, jak ja tutaj udaję, że piję z rogu. No takie rogi mogą być naprawdę różnej, no krowie, ale też jakieś po prostu bawole, rogi, mogą być naprawdę różnej objętości. To też trzeba wypić naraz. Po pierwsze, takiego rogu nie odstawimy na bok, bo on nie ma nóżki, nie ma dna, no, takiego, na który można to postawić, więc trzeba to wypić. Rekord Marcina to jest 1,25 litra na raz. Muszę mówić, co się dzieje z człowiekiem, który wypije 1,25 litra. Fajnie, że to było w trzeciej godzinie wysiadowania. Więc bicie z Gruzinami to naprawdę jest gra z zupełnie inną ligą, naprawdę, naprawdę. Ale rogi i tak nie są najgorsze. Gorsze są na przykład sytuacje, w których przyjdzie nam pić wino z klosza lampy naftowej, której dnem będzie nasza własna ręka. To jest tyle gorsze od tego rogu, że strasznie przecieka, więc trzeba jeszcze szybciej wypić tą niemałą wszak zawartość lampy naftowej. Natomiast największym hardkorem, jaki nas osobiście na szczęście nie spotkał, ale widzieliśmy to na własne oczy, to jest picie z dachówki. Zapytacie, jak można pić z dachówki? Otóż bardzo łatwo się to robi, mianowicie taką półokrągłą dachówkę. Przystawia się do otworu gębowego nieszczęśnika i się po prostu leje po tym. Do żołądka, jak porynnie deszcz, no, mniej więcej coś takiego. Więc jeśli wybieramy się do Gruzji, przetrenujmy najpierw może, a poza tym róbmy to, co oni. Nie róbmy polskiej szkoły picia, czyli stawiają wino na stole, muszę się szybko upić, bo może zabraknąć. Otóż nie, w Gruzji wina nigdy nie zabraknie, raczej będziemy przeklinać ten dzień, kiedy uznaliśmy, że czegoś tam zabraknie. Nie. Ale trzeba dodać, że kobiety mają lżej, nie mają obowiązku, a potem są różne patenty. Nasz znajomy daje suchego alkoholika i po prostu mówi, że nie może pić, jest zaszyty i dobrze działa też wersja o antybiotykach. Antybiotyki nie do końca działają, bo już nie tak proszę antybiotyk, co to za wyjaśnienie. Znaczy to jeszcze, żeby nie ciągnąć dłużej tematu, znaczy jest, ja robiłem materiał do Dzień Dobry TVN o winie w Gruzji, bo to trzeba podkreślić, że wino w ogóle stamtąd pochodzi, to też jest powód 7000 lat temu, mniej więcej gdzieś na pograniczu Gruzji, Armenii, pierwszy raz, znaczy odnaleziono ślady, pierwsze ślady tego, że ktoś zaczął wytwarzać wino. I tu trzeba powiedzieć, że naprawdę chyba nie ma drugiego narodu, dlatego my o tym winie teraz tyle mówimy, żeby jakby kultura narodu była tak związana z winem. Żadna Francja, żadna Hiszpania, żaden kraj w basenie Morza Śródziemnego nie jest tak tym przesycony. To jest charakterystyczna rzecz, że nasz obraz narodowy jest ważny. Czyli po prostu panowie się okładają mieczami po głowach i mordują i to jest najsłynniejszy obraz Polski. Natomiast w Gruzji takim najsłynniejszym obrazem jest uczta w Pergoli. To jest obraz, na którym ludzie sobie siedzą, jedzą i piją wino. I to jest naprawdę wszędzie, na szyldach restauracji, w podręcznikach, na wystawach, na ulicach, na takich, na murale czy graffiti misji. Wszędzie jest ta uczta w Pergoli. To też świadczy jakby o duszy narodu, jeżeli oni uznają, że obraz pikniku, na którym ludzie sobie jedzą ser, chleb i piją wino, jest ich najważniejszym dziełem. Po drugie, jest też ta różnica, że przez te wszystkie lata, jak tam jeździliśmy, jeżeli my dwa razy widzieliśmy kogoś pijanego na ulicy, no to będzie chyba rekord. Bo po pierwsze potrafią, po drugie znają miarę, a jeżeli nie znają miary, to inni się nimi opiekują. To znaczy nie ma czegoś takiego, że się puszcza takiego wolnego elektrona, który halsuje po szosie. Nie, to jest zawsze wtedy jest w domu złożony albo odwieziony. Jest ta różnica. Jeszcze to nie chodzi o tym tamadzie, czyli o tym kimś, kto wznosi toasty. To jest tak, że w sytuacji nieformalnej to jest zazwyczaj najstarszy mężczyzna przy stole albo gospodarz, ale to też jest zawód. To znaczy na przykład na wesela, na stypy, tak jak u nas się wynajmuje zespół z konferencjerem, to tam jest tamada, który w dodatku musi się mocno przyszykować do tego. Myśmy brali ślub i mieli wesele w Gruzji 4-5 lat temu i przyjeżdżało tam wtedy sporo ludzi z Polski plus cała nasza ekipa gruzińska. I naszym tamadą był nasz kumpel Aciko, który zresztą się pojawia, a to jest akurat syn Aciko, ale taki z brodą, tak jak był taki zdjęcie takiego faceta z tak wyciągniętym akili wina, to jest właśnie Aciko. Aciko to jest taki, powiedziałbym, odpowiednik trochę Muńka Staszczyka z filialu w Gruzji. On jest rockmanem, bardzo popularnym człowiekiem, bardzo wesołym.
Achiko, jak się poprosili tego, żeby został Tamadą, tak się tym przejął, że on parę tygodni wcześniej pisał do nas, do naszych znajomych, dopytując się nas o babcie Ani, bo taki Tamada, jak wygłasza toast, tam idzie pokolenia wstecz. To są jeden z ważniejszych toastów, to jest toast za przodków. W związku z czym się wymienia tam przodków ileś pokoleń wstecz, o tym trzeba wiedzieć. O przyjaciołach. Znaczy, Achiko zawsze dodaje toast za Dynamo Tbilisi, jego ulubiony klub. To jest inna sprawa. Ale to jest tak, tak traktowane, jest to poniekąd wzruszające. Jania z kolei się zawsze śmieje, że jak ktoś ma problemy z samym sobą, nie wiem, jakiś dół, depresję, poczucie niedowartościowania, to zamiast iść do księdza spowiednika albo do psychoanalityka, to najlepiej pojechać do Gruzji, bo jak sobie posiedzi kilka razy przy stole i posłucha tych wszystkich toastów na własną cześć, o tym, jaki jest wspaniały, jaki jest cudowny, jaki jego kraj jest cudowny, to naprawdę od razu się człowiekowi robi lepiej. Zaczyna się w to wierzyć po paru tygodniach słuchania takich komplementów. No, można uwierzyć w to, że jest się super. Jak ci tyle osób mówi, że jesteś super, to chyba coś w tym jest. Nie? Myślę, że to działa trochę na tej zasadzie. Ja to powiem jeszcze jedną rzecz, a po gościnności chciałem powiedzieć, znaczy, żeby też Państwo mieli świadomość, znaczy, to nie jest tak, że w Gruzji się przylatuje, a tam na lotnisku czeka tłum Gruzinów w szpalerze, tylko chodźcie do mnie, goszczę Was w domu, zrobię imprezę. Nie, no na lotnisku w Tbilisi stoi tłum taksówkarzy, cwaniaków, tak jak na każdym lotnisku na świecie, którzy próbują nas urządzić na kasę. I tyle. Natomiast różnica polega na tym, że jeżeli się ma minimum chęci spotkania z drugim człowiekiem, to naprawdę idę o każdy zakład, że 3 dni w Gruzji choćby się poleciało samemu i się pozna jakichś ludzi, z którymi już się zawiązuje znajomość, przyjaźń, czasami na długie lata. Z kolei też jestem w stanie się założyć, może nie o przesadne pieniądze, ale tam nie wiem, o stówę się założę, że dajcie mi godzinę w Tbilisi nawet. Będę chodził po ulicy i ktoś mnie zaprosi do domu na arbuza, albo na herbatę, albo na wino. No po prostu tam tak jest. No oczywiście, że Gruzini to też nie są aniołki, to znaczy należy też uważać, jak widać jakiegoś cwaniaka przed cwaniakiem, ale tu my powołujemy się na świetnego polskiego reportera, Mariusza Szczygła, który jest zakochany w Czechach, tak jak my w Gruzji. Kiedyś w Gazecie Wyborczej ukazał się list pewnej pani, która mieszkała w Czechach. I ona napisała, co ten Szczygieł pisze, ona mieszkała w Czechach i wie, że Czesi są paskudni, leniwi, wredni, skąpi i coś tam jeszcze. Na co Szczygieł jej odpisał mniej więcej tak, szanowna pani, każdy ma takich Czechów, na jakich zasłuży. I my tak mamy, no nie, może mamy radary w oczach, że po prostu jak widzimy cwaniaka, to dziękujemy, idziemy w swoją stronę. Natomiast na pewno znaczy, samotność i Gruzja to są pojęcia wzajemnie się wykluczające. Znaczy po jakimś czasie problem jest odwrotny, że my na przykład mamy czasami ochotę, kurde, zamknąć się gdzieś, żeby nikt nas nie zapraszał, żeby nikt nas nie ciągnął, żeby po prostu posiedzieć i mieć święty spokój, przeczytać sobie książkę albo nie wiem, obejrzeć głupi film w telewizji. Tak, to prawda. Tak bardzo chwalimy tą Gruzję i mówimy o niej same dobre rzeczy prawie. O prawie, bo bardzo ten kraj kochamy, naprawdę to jest dla nas już takie, no taka wice ojczyzna, mogę powiedzieć. To drugi raz się nie weźmiemy się. Ze sobą, raczej nie. Natomiast rzeczywiście Gruzja jest dla nas takim wyjątkowym miejscem na świecie. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że nas tam nic nie wkurza. Owszem, wkurza, bo Gruzini mają parę bardzo irytujących cech. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy od razu po przyjeździe tam, zanim się tak zagłębimy bardziej w tę kulturę, jest to, jak oni jeżdżą po swoich nie najlepszych drogach. Dla kogoś, kto jest tak jak ja ze Śląska, kto jest po prostu układalny i przechodzi tylko na zielonym świetle, przejście na drugą stronę ulicy w Tbilisi jest wyzwaniem niemalże jak skok na bungee po prostu z wodospadu Niagara. Jest to hardcore, no nie ukrywam, że jest to po prostu hardcore. Gruzini, cóż, no nie respektują przepisów, to zupełnie. Do tego stopnia, że kiedy do Warszawy przyleciał syn naszych przyjaciół na studia, niejaki Lewanigo, przyleciał na studia, po pierwszym tygodniu pobytu w Warszawie my się Lewana pytamy, no jak ci się podoba w Polsce, w Warszawie? Mówi, super, no kluby, restauracje, dziewczyny, super, super, ale wiecie co jest najciekawsze? Mówi nam, no nie, nie wiemy, drogi Lewanie, najciekawsze jest to u was w Polsce, że jak jest czerwone światło, to wszyscy stoją. No, faktycznie w Gruzji jest tak, że czerwone światło to raczej takie zaproszenie do dyskusji, co państwo myślicie na ten temat i dyskusja może trwać długo. Więc kiedy ja po raz pierwszy tam byłam, to przez pierwszy tydzień nie przechodziłam na drugą stronę ulicy w Tbilisi, po prostu byłam tylko po jednej stronie, ponieważ bałam się przejść na drugą. Potem wzięłam się na
na sposób i po prostu łapałam się niemalże przygodnych Gruzinów, którzy na drugą stronę przechodzili, czyli po prostu krok w krok za nimi przebiegałam, myśląc, że jak to kogoś przejedzie, to może raczej ich, bo będą pierwsi, bo oni po prostu nie zwracają uwagi na nic. To jest tak, że są jakieś pasy namalowane na drodze, a to w ogóle nie wiem, kogo to dotyczy. Może to zdjęć satelitarnych dobrze wygląda. Natomiast to jest tak, że się po prostu przebiega, przyciska, człowiek pieszy, przyciska się między pędzącymi ciężarówkami, które jadą czterema pasami. Jeszcze wszyscy na siebie trąbią, drą się i po prostu się tak się przebiega. Znajduje się takie okienko między pędzącymi ciężarówkami, samochodami, po prostu się wskakuje w to okienko, czeka się aż przejedzie z tej i biegnie się dalej. Kilka po prostu razy to trzeba rozłożyć. Ja w tej parze, która tu siedzi, jestem jedyną osobą, która miała to nieszczęście prowadzić samochód po gruzińskich drogach, ponieważ często kobieta niepijąca ma taką okazję, kiedy jedzie z mężczyznami na wycieczkę. No więc prowadziłam auto i dodam, że to było tak, że ja w pewnym momencie zrozumiałam, że albo ja się stanę taka jak oni, po prostu jeśli ja wejdę między te wrony i zacznę krakać jak one, albo po prostu zginiemy wszyscy marnie, więc zaczęłam jechać jak Gruzin. To była najbardziej chamska przejażdżka w moim życiu. Jechałam wyprzedzając jak oni na czwartego, używając tylko długich świateł, nie używając kierunkowskazów, tylko klaksonu. No po prostu robiłam wszystko to, co oni, przeklinałam po polsku. To była straszna jazda, natomiast nie mam świadków na to, bo wszyscy moi pasażerowie spali. Natomiast w ogóle to było tak, że kiedy dojechałam już na miejsce, to już tak na 100% po gruzińsku się zachowałam. Postanowiłam, bo Gruzini tak mają, że jak jadą gdzieś, to starają się parkować niemalże w miejscu, do którego jadą, czyli nie wiem, prawie w drzwiach teatru, prawie w rzece, po prostu prawie w morzu, jak jadą na plażę. Więc ja postanowiłam zaparkować w wejściu do hotelu, więc takim wielkim samochodem jechałam, więc miałam trochę łatwiej. Rozganiałam tłum klaksonem, wołając tam drogi z drogi. Ci ludzie piesi z tego chodnika tam nie mieli wyjścia, ja byłam silniejsza, musieli mi się usuwać i zaparkowałam w wejście do hotelu, sama sobie gratulując, po prostu przyznając order za odwagę, ale już potem tego doświadczenia nie powtórzyłam, bo myślę, że siwych włosów to mi trochę na głowie przybyło. Więc nie polecam wynajmowania samochodu w Gruzji. Lepiej jeździć z miejscowym kierowcą. Przeżycia są może mniej spektakularne, ale po co nam takie przeżycia, szczerze mówiąc. Więc to jest jedna rzecz, która od razu rzuca się w oczy. Ten hardcore na drodze. A druga rzecz, rzuca się w oczy trochę mniej, ale może to skwierać, kiedy jedziemy do Gruzji w celu trochę innym niż turystyka. Otóż jest to najbardziej rozlazły i niezorganizowany naród świata, który czas traktuje trochę inaczej niż my. Generalnie śmiejemy się, że ten skrót GMT, czas GMT, Greenwich Time, w Gruzji powinno się rozwijać jako Georgian Maybe Time, gruziński czas być może. Bo w Gruzji być może coś się zdarzy. Jeśli jesteśmy z kimś umówieni, to być może on przyjdzie o tej godzinie, ale być może przyjdzie 3 godziny później, a być może w ogóle nie przyjdzie. A kiedy się już z nim spotkamy następnego dnia, on powie, no to jest Gruzja, no i właściwie i tyle. Więc rzeczywiście, kiedy jeździliśmy tam jako turyści, to nie było takiego problemu, bo jakby, no, wakacje mają to do siebie, że ma się trochę czasu i jest nam trochę wszystko jedno, co się z nami dzieje. Natomiast kiedy jeździliśmy już pisać książkę i umawialiśmy się z ludźmi na wywiady i mieliśmy dosyć napięty grafik, no to Georgian Maybe Time dawał nam się nieźle we znaki. Do tego stopnia, że na przykład w rozdziale o jedzeniu, który ja pisałam, nie ma niestety podrozdziału, na którym mi bardzo zależało, o gruzińskim serze, ponieważ specjalistka od gruzińskiego sera umawiała się ze mną przez tydzień, codziennie przekładając spotkanie na jutro i tak przekładała, że ja poleciałam z powrotem do Warszawy i niestety nastąpił deadline i musiałam oddać książkę do wydawnictwa. Ja w Tbilisi poznałem takiego młodego Polaka, pracownika naukowego, który pracuje tam na Uniwersytecie w Tbilisi jako wysłannik Uniwersytetu Warszawskiego. On zresztą w Gruzji